Ale chciałabym, żebyście popatrzyli na ten kwiat. Jest piękny i wygląda, jakby żył. Jeszcze przez chwilę będzie wyglądał, jakby żył. Ale tak właśnie wygląda życie człowieka, który nie jest połączony z Bogiem, który jest źródłem życia. Jesteś jak kwiat bez korzenia. Jesteś jak kwiat bez korzenia. Nie masz korzenia, jesteś odcięty od źródła życia. Przez chwileczkę będziesz wyglądał świetnie. Przez chwileczkę będziesz wyglądał, jakbyś żył. I chodzisz sobie tutaj po tej ziemi i wydaje ci się, że żyjesz, ale jesteś jak kwiat, który nie ma korzenia. I sprawa z człowiekiem, który jest oddzielony od Boga, jest taka, że tak jak kwiat, raz odcięty od korzenia, nie jest w stanie sam z siebie się zakorzenić znowu, tak samo człowiek nie jest w stanie sam zakorzenić się w Bogu. Tak samo człowiek nie jest w stanie sam mieć życia sam w sobie. To dlatego Jezus Chrystus przyszedł tutaj 2000 lat temu, żeby jako człowiek odkręcić wszystko to, co człowiek zepsuł, bo to człowiek zgrzeszył, czyli popełnił błąd. Błędem człowieka było to, że zaufał kłamcy i tym samym oddzielił się od źródła życia, odciął się od korzenia. I dlatego Bóg stał się człowiekiem, żeby odkręcić to, co człowiek zrobił i żeby spowodować, że człowiek teraz, każdy człowiek może zawołać do tego Boga i z powrotem zostać wkorzeniony w Niego. I z powrotem odzyskać życie, którego dzisiaj nie masz. Musisz mi uwierzyć na słowo, że tylko wyglądasz, jakbyś żył. Wyglądasz ładnie, ale jesteś odcięty od źródła życia. I w takim stanie, jeśli skończy się twoje biologiczne życie, to pójdziesz do miejsca, gdzie będziesz wiecznie oddzielony od źródła życia. Wiecznie oddzielony od dobrego Boga. Wiecznie oddzielony od miłości. Wiecznie oddzielony. Nie skończy się twoje istnienie, ponieważ jesteś istotą żywą. Jesteś istotą wieczną. Tak zostałeś zaprojektowany przez Stwórcę, który jest wieczny i zaprojektował człowieka na wieczność. I to jest właśnie ta tragedia człowieka, że myślisz sobie, że swoim biologicznym bytem skończy się twoja świadomość, ale tak nie jest. Tak nie jest. Jesteś istotą wieczną. I tu na ziemi możesz zadbać o to, gdzie spędzisz wieczność, ponieważ Bóg wszystko już zrobił. Bóg wcielił się. Odkręcił to, co człowiek zrobił. Wziął na siebie twoją winę i należną za to karę. Zapłatą za grzech, czyli błąd, jest śmierć. Zapłatą za błąd jest śmierć. Pierwsi ludzie za błąd zapłacili tym, że zostali odcięci od źródła życia. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że oni na własne życzenie się odcięli sami. I dlatego, że to się stało z udziałem ich woli, tak samo z udziałem twojej woli może się stać rzecz odwrotna, ponieważ Bóg zrobił już wszystko na krzyżu Golgoty. On zmarł tam pod ciężarem twojego grzechu, wziął twoją karę śmierci i zmartwychwstał. Przetarł drogę każdemu człowiekowi do tego, żeby każdy człowiek mógł sam zadecydować, czy chce być z Bogiem, czy nie. Dzisiaj prawdopodobnie masz bardzo lewy obraz Boga, ponieważ religia w tym kraju wymalowała go bardzo krzywo. To nie jest rzeźbiona postać, to nie jest żaden obrazek, to nie jest Maryjka, to nie jest wymyślony przyjaciel, to nie jest jakieś uniesienie. Bóg jest osobą, jest realny i żywy. 21 lat temu spotkałam go osobiście. Bóg to Jezus. W momencie, kiedy spotkałam Jezusa Chrystusa, kiedy zawołałam go do życia,
On mi się objawił. Nie objawił mi się fizycznie, ponieważ Bóg jest duchem. Po prostu w jednej chwili, w mojej głębi, w najgłębszym wnętrzu, a masz takie wnętrze, masz ducha w sobie. A więc w tym duchu odczułam, że On jest prawdziwy, że On jest Bogiem, że On naprawdę za mnie umarł. I w tamtym momencie wiedziałam, że moim największym błędem jest to, że w tamtym momencie byłam oddzielona od Niego. A więc w ogóle nie miałam żadnych wątpliwości, że ja chcę połączyć z Nim swoje życie. I zawołałam do Niego, żeby On po prostu wszedł do mojego życia. Dokładnie tak samo, jak lata wcześniej zaprosiłam do swojego życia mojego męża. Po prostu zdecydowałam się, że chcę dzielić z tą osobą moje życie. I to samo zrobiłam z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. A zaczęło się od tego, że zawołałam o prawdę. Zawołałam do Boga w tą nicość. Zawołałam, czy Ty naprawdę jesteś. Czy Ty naprawdę jesteś? Bo jeśli jesteś, to ja potrzebuję ratunku. Miałam 30 lat i byłam na swoim prywatnym dnie. Każdy ma inny poziom upadku. Ja miałam taki, jaki miałam. Zdradzałam swojego męża, zabiłam swoje dziecko i praktycznie nie żyłam, ponieważ cały dzień i wieczór spędzałam w firmie. Byłam pracoholiczką. Każdy ma inny poziom dna. Na zewnątrz moje życie wyglądało całkiem nieźle. Na zewnątrz wyglądałam jak kobieta sukcesu. Na zewnątrz moje życie wyglądało tak, jakbym miała świetne relacje z różnymi ludźmi. Chodziłam na imprezy, było fajnie. Pokazywałam się od tej lepszej strony. Ale kiedy zjeżdżałam około 22-23 do domu, żeby usiąść nad jednodaniowym posiłkiem z moim mężem przed telewizorem, a później zwlec się sprzed tego telewizora o 3 nad ranem i przełożyć się do łóżka, a później o 6 wstać, żeby znowu pójść do pracy. Tak wyglądało moje życie. I wtedy tak naprawdę wiedziałam, że jest coś nie tak, że to nie jest to, do czego dążyłam. To nie jest to, co chciałabym osiągnąć, mając 30 lat. I dlatego zawołałam do tego Boga, w którego w ogóle nie wierzyłam. Byłam ateistką. Przez 30 lat mojego życia byłam ateistką. Absolutnie wiedziałam, że Bóg jest postacią wymyśloną, że to jest opium dla ludu. Ale w momencie, kiedy jesteś na dnie, to łapiesz się każdej deski ratunku. I ja zawołałam o prawdę. Ja chciałam znać prawdę. Nie chciałam wreszcie bujać się powierzchownie po tym życiu. Chciałam czegoś więcej i chcę, żebyś ty dzisiaj pomyślał o tym, że jest coś więcej. Bo jest coś więcej niż to, co przeżywasz dzisiaj. Jest coś więcej. Jest coś więcej. Pomyśl sobie o swoich wieczorach, kiedy być może myślisz o tym, co przeżyłeś tego dnia i wydaje ci się, że w ogóle wszystko ci przeciekło między palcami, że tak naprawdę niczego nie doświadczyłeś, niczego istotnego nie doświadczyłeś. Może kupiłeś sobie coś nowego, ale to jest w ogóle płaskie i płytkie. Pomyśl sobie o swoich porankach, kiedy wstajesz z rozwiniętą listą różnych zadań i już jesteś na wstępie obciążony. Pomyśl sobie o tym. Nie udawaj, że jest świetnie, ponieważ nie jest świetnie. Jeśli jesteś odcięty od życia, jak ta róża, od korzenia, to nie jest świetnie. I u mnie nie było świetnie. I przyznałam się sama przed sobą, co było najtrudniejsze, że nie jest świetnie. I zawołałam do Boga, w którego nie wierzyłam przez 30 lat. Tylko dlatego, że chciałam dociec prawdy i chciałam tak naprawdę ratunku. I chcę ci powiedzieć, że to jest dla każdego. Bóg mi odpowiedział. Bóg mnie nie osądził za żaden błąd, który zrobiłam. Bóg
nie potępia człowieka, ponieważ On potępił w swoim ciele siebie samego. Bóg potępił siebie samego za grzech, za błąd każdego człowieka. On chce podnieść twoje życie. W momencie, kiedy się spotkałam z Nim osobiście, On podniósł moje życie. Ten moment nowego narodzenia, tak to jest nazwane w Biblii przez Jezusa Chrystusa, ten moment, kiedy Duch Święty wszedł do mojego wnętrza, to był cudowny moment, potężny moment podniesienia mnie jako człowieka i wymiany mojej egocentrycznej natury na nową naturę. Dzisiaj nie jestem egocentryczna. Wiecie, tak jak kwiat nie jest w stanie wyprodukować sobie korzenia i z powrotem rosnąć w ziemi, tak samo człowiek nie jest w stanie zmienić swojego egocentrycznego ducha na nową naturę. To jest bardzo proste. Potrzebujesz do tego Boga, potrzebujesz do tego żywego Jezusa Chrystusa, z którym każdy może się spotkać. Tak, możesz się spotkać. I to jest w ogóle za darmo. To jest za darmo. To jest za darmo. Chcesz ode mnie za darmo różę? Nie chcesz. No widzisz, a zbawienie jest za darmo, tak samo jak ta róża. Nie jestem egocentryczna. Nie jestem egocentryczna. Przychodzę tutaj co piątek, wiecie o tym. Ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek zginął. Ponieważ wiem, że człowiek bez Boga, odcięty od źródła życia, idzie na zatracenie, idzie tam, gdzie tego życia nie będzie. Życie nie jest biologicznym tworem. Życie nie jest biologicznym tworem. Istniejesz wiecznie i będziesz istniał wiecznie. Twoja świadomość będzie istniała wiecznie. A więc ratuj się. Ratuj się, bo możesz. Bo wszystko już zostało zrobione na krzyżu Golgoty. I po prostu wystarczy tylko zechcieć poznać Boga. Naprawdę, wystarczy tylko zechcieć. To jest kwestia tylko woli człowieka. Bóg nie skazuje nikogo na piekło ani na niebo. Bóg nie feruje tutaj wyroków. On nie będzie też mierzył poziomu dobra w twoim życiu. Nie stanie z wagą, tak jak głoszą te wszystkie idiotyzmy, i nie zmierzy ilości twoich dobrych uczynków i złych uczynków. Nic takiego się nie wydarzy. Kiedy staniesz przed Nim na sąd, to staniesz przed Nim albo jako Jego syn, albo córka, albo staniesz odłączony od Niego. A wtedy nie będzie już żadnej siły, żeby można było Cię do Niego przyłączyć. Ponieważ tylko tutaj, żyjąc w ciele, na tej ziemi, możesz zdecydować, czy chcesz w ogóle Go poznać. Do nieba idzie się, kochani, po znajomości. Dzisiaj macie być może gdzieś w ogóle kwestię nieba i piekła, ale to istnieje. Istnieje niebo i piekło. I piekła dzisiaj doświadczasz na tej ziemi ze względu na to, że już jesteś odłączony od Boga, a nie musisz tego mieć. Możesz mieć życie pełne mocy już tutaj. Możesz mieć życie prawdziwe, bez egocentryzmu, nieobciążone błędem, nieobciążone twoją pustką i twoją nicością. Możesz mieć życie, możesz umieć kochać, możesz być zaspokojony, możesz czuć się bezpiecznie. To jest zbawienie. Możesz korzystać z uzdrowienia, które jest dostępne przez Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy się narodziłam na nowo, kiedy moje życie połączyłam z Bogiem, kiedy zaprosiłam Jego Ducha do swojego wnętrza, zaczęły mi towarzyszyć takie rzeczy, jak właśnie uzdrawianie chorych. Uzdrawiam chorych, kładę ręce na chorych, a oni zdrowieją. I to się dzieje w moim życiu. Nie opowiadam wam głodnych kawałków. Jeżeli ktoś z was jest chory, cokolwiek ci dolega, czy jakakolwiek kontuzja, a może, nie wiem, jakaś choroba skóry, wszystko jedno. Może masz łupież, a może nadmiernie wypadają ci włosy, a może masz jakiś, nie wiem, wadę wzroku. Przyjdź do mnie. Mogę cię uzdrowić. Mogę cię uzdrowić. Pozdrawiam Pani. Dobrze, dla Pani jest na prawo.
Za chwilę. Bóg jest realny. Bóg jest realny. Włącz myślenie. Bóg jest realny. Bóg jest realny. Doświadczam tego Boga od 21 lat. Bóg jest realny. Spotkałam się z Nim w prawdziwy sposób. Jest realny. Wcześniej myślałam, że to jest bujda. Ale jest pewna rzecz, która mnie tutaj przyprowadza co piątek. To jest realność doświadczania Boga żywego w moim życiu. Dlatego jestem tutaj co piątek. A co poniedziałek pod rotundą? Tylko dlatego, że doświadczam w realny sposób relacji z Bogiem. I wiem, że jeśli człowiek nie ma relacji z Bogiem, jeśli nie jest z Nim połączony, to idzie do piekła. I tylko dlatego tutaj jestem. Kochani, Bóg jest realny. Zobaczcie, ludzie, którzy przyjechali z Ukrainy, mam takie doświadczenia, głoszę Ewangelię w Wesołej, gdzie mieszkam. I ilekroć głoszę Ewangelię, spotykam ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, są z Ukrainy. Nie godzę się na to, żeby Polacy mieli taką zasłonę, taką religijną zasłonę. Zrywam teraz tą zasłonę w imieniu Jezusa. Ja nakładam na umysły i emocje ludzkie krew Jezusa Chrystusa. Diable, nakazuje ci się wycofać z umysłów i emocji ludzkich. Ja łamię teraz wszelką religijną ściemę. Łamię teraz to. Łamię teraz izolację nad ludźmi. Przez moc krwi Jezusa, niedowiarstwo, won. Zastanówcie się, skąd w ogóle jesteś? Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy wiesz, dokąd pójdziesz w momencie, kiedy twoje ciało przestanie funkcjonować? A jesteś istotą wieczną. Jesteś istotą wieczną i potrzebujesz nie być jak ten kwiat odcięty od korzenia. Potrzebujesz się zakorzenić w Bogu. Potrzebujesz życia. Potrzebujesz mocy w swoim życiu. Przestań bujać się w niemocy, bo możesz. Nie musisz być egocentryczny. Możesz zmienić swoją naturę. Możesz zupełnie zmienić swoją naturę. To jest właśnie zbawienie. Zbawienie to nie jest wołanie za każdym razem do Boga wyimaginowanego. Zbawienie to jest spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, narodzenie się na nowo, zmiana natury człowieka z egocentrycznej na Jego naturę. Wyposażenie w moc. Tego w ogóle chce Bóg dla każdego. On chce podnieść twoje życie. Jezus chce podnieść twoje życie. Chce podnieść twoje życie, ale czy ty chcesz? On powiedział kiedyś takie słowa. Nie potrzebują lekarza ci, którzy nie są chorzy, którzy się uznają za zdrowych. Jeśli uznajesz się za zdrowego i robisz dobrą minę do złej gry, to nigdy nie przyjmiesz tego, co On ma dla ciebie. A On ma dla ciebie życie. Nie możesz zaprzeczyć temu, że jesteś egocentryczny. A to jest właśnie ta upadła natura człowieka. I tej natury żaden psycholog ani psychiatra nie zmieni. Może to zmienić tylko i wyłącznie osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Naturę egocentryczną możesz zmienić jedynie po spotkaniu osobistym z Jezusem Chrystusem. Możesz to zrobić.